jestem godzien, abyś przyszedł do mnie, ale powiedz tylko słowo, a będzie uzdrowiona dusza moja. Stacja pierwsza ma za temat Eucharystię jako ofiarę. Za chwilę usłyszymy ewangeliczny opis ostatniej wieczerzy, na której Chrystus ustanowił mszę świętą jako ofiarę nowego przymierza. Nowe przymierze między Bogiem a ludźmi dokonuje się w ofierze prawdziwego baranka paschalnego Jezusa Chrystusa. Ciało tego baranka
stanowi naszą ucztę paschalną. Spożywając ten pokarm, uczestniczymy w ofierze, a przez to zostajemy zbawieni i łączymy się z Bogiem w prawdziwej miłości. Dlatego właśnie w następującej po czytaniu modlitwie prosimy Ojca, by ta zbawcza ofiara była składana po całym świecie. In the Gospel, Christ established the Mass as a sacrifice of the new law. This sacrifice is accomplished through the Paschal Lamb, Jesus Christ. It is Christ who offers his body and his blood as our Paschal feast. Partaking of this Eucharist, we are graced and so united with God in love. Let us pray that this offering of salvation be established throughout the world. Pan z wami. I z duchem twoim. Słowa Ewangelii według świętego Mateusza. Chwała Tobie, Panie. Pierwszy dzień wrześni przystąpili do Jezusa uczniowie i zapytali Go, gdzie chcesz, żebyśmy Ci przygotowali Paschę do spożycia? On odrzekł, idźcie do miasta, do znanego nam człowieka i powiedzcie mu, nauczyciel mówi, czas mój jest bliski, u ciebie chcę rządzić paschę z moimi uczniami. Uczniowie uczynili tak, jak im polecił Jezus i przygotowali paschę. A gdy oni jedli, Jezus wziął chleb i odmówiwszy błogosławieństwo, połamał i dał uczniom mówiąc, bierzcie, jedzcie, to jest ciało moje. Następnie wziął kielich i odmówiwszy dziękczynienie, dał im mówiąc, pijcie z niego wszyscy, to jest moja krew przymierza, która za wielu będzie wylana na odpuszczenie grzechów. Lecz powiadam wam, odtąd nie będę już pił z tego owocu winnego krzewu, aż do owego dnia, kiedy pić go będę z wami nowi w Królestwie Ojca mojego. Lord be with you. And with your spirit. All reading from the Holy Gospel according to Matthew. Glory to you, O Lord. On the first day of the Feast of Unleavened Bread, the disciples approached Jesus and said, where do you want us to prepare for you to eat the Passover? He said, go into the city to a certain man and tell him, the teacher says, my appointed time draws near. In your house I shall celebrate the Passover with my disciples. Yeah.
Tematem drugiej stacji jest Eucharystia jako pokarm duszy. W Ewangelii usłyszymy opis cudu rozmnożenia chleba. Cudowne nakarmienie głodnych rzesz na pustyni jest przede wszystkim znakiem czasów mesjańskich, w których Bóg według nauki proroków nasyca swój lud chlebem dającym życie wieczne. W cudzie rozmnożenia chleba Jezus Chrystus ukazuje się jako dobry pasterz, Mesjasz obiecany przez Boga, źródło życia wiecznego. Słuchając słów Ewangelii, ożywiajmy naszą wiarę w Jezusa Chrystusa, obiecanego Mesjasza, dobrego pasterza, który karmi nas cudownie chlebem, dającym życie wieczne, a chlebem tym jest On sam. W modlitwie zaś prośmy, by ten wspólny chleb był prawdziwym źródłem naszej jedności z Bogiem i z naszymi braćmi. Znowu wielki tłum był z nim i nie mieli co jeść, przywołał do siebie uczniów i rzekł im: żal mi tego tłumu, bo już 3 dni trwają przy mnie, a nie mają co jeść. A jeśli ich puszczę zgłodniały do domu, zasłabną w drodze, bo niektórzy z nich przyszli z daleka, odpowiedzieli uczniowie:
Skąd tu na pustkowiu będzie mu ktoś nakarmić i chlebem? Zapytał ich, ile macie chlebu? Odpowiedzieli 7. I polecił ludowi usiąść na ziemi, a wziąwszy 7 chlebów, odmówił dziękczynienie, połamał i dawał uczniom, aby je rozdzielali. I rozdali tłumowi. Mieli też kilka rybek i nad nimi odmówił błogosławieństwo i polecił je rozdać. Jedli do sytości, a pozostałych łąków zebrali 7 koszów. Było zaś około 4000 ludzi, potem ich odprawił. Oto słowo Pańskie. Chwała Tobie, Chryste.
módlmy się. Boże, który przeżyłeś zakręcie, zostawiłeś nam pamiątkę swojej męki. Dozwól, prosimy, tak okrzyjamy na święte tajemnice ciała i krwi Twojej, abyśmy nieustannie doznawali w sobie owoców Twego